Dziś nieoczekiwanie można było usłyszeć w kościele nie proroka Izajasza, ale z Księgi Mądrości Syracha. Jedną z pochwał wielkich postaci, których należy pochwalać przed Bogiem, ale także wobec przyszłych pokoleń. Uświadamiamy sobie, że dobrze się wpisuje w ten czas Adwentu właśnie ten prorok z Tiszby w Gileadzie, który znany jest na pewno z paru epizodów. Wspomnę tylko niektóre. Najbardziej wydawałoby się ważny epizod to jest ten, który dokonał się na górze Karmel, kiedy stanął naprzeciw 450 kapłanów Baala, zdając sobie sprawę, że jego głównym przeciwnikiem jest królowa Jezebel. To on wyzwał na pojedynek, jakbyśmy dziś mogli powiedzieć, owych kapłanów 450 i Baala, przeciwstawiając swoją wiarę w Boga jedynego oraz to, że Bóg stanie po jego stronie i da znak, że istnieje, że jest jedynym Bogiem. Jeżeli patrzymy na dzieje Izraela, to jest to punkt zwrotny. O ile dotąd uznawali, że ich Bóg jest wśród innych bogów lepszy albo jest mocniejszy, to od czasów Eliasza możemy mówić o czystym monoteizmie, kiedy Izrael wierzy, że Bóg jest Bogiem jedynym, a poza Nim nie ma innego. Na miejscu tego starcia z bogami, z kapłanami Baala jest nieduży kościółek, mało odwiedzany przez Polaków, a bardzo ważny, ponieważ został, dlatego też ważny, został w jakiś sposób odnowiony i został przede wszystkim wykonany piękny ołtarz, tak jak było w Starym Testamencie, złożony z 12 kamieni nieobrobionych. Dokonał tego po przyjeździe do Izraela w 50. latach ojciec Daniel Rufajzen, pochodzący z naszych terenów, naszej diecezji, urodzony w Starym Żywcu, która jest właściwie część zalana przez Jezioro Żywieckie. Wychowywał się i chodził do gimnazjum niemieckojęzycznego tutaj w Bielsku. Przyjął chrzest, dlatego że został uratowany, można by powiedzieć, przez siostry na wschodzie, już nie należącym do Polski. Stał się karmelitą, wyjechał do Izraela i tam bardzo pielęgnował tą tradycję judaistyczną w kościele katolickim. W tej pochwale, którą słyszeliśmy dzisiaj, pochwale proroka, dotyczy ta pochwała tego, czego ma dokonać i czego dokonał, tak jak to przystało na pochwałę. Jest rzecz charakterystyczna, że w różny sposób ta pochwała będzie wyglądała przez Żydów wykonywana i przez chrześcijan. Żydzi do dzisiaj bardzo oczekują, że Eliasz przyjdzie na samym końcu, kiedy Mesjasz się pojawi. Co roku, kiedy jest wieczerza paschalna, to najlepszy kielich jest przeznaczony dla niego i napełniony najlepszym winem. I drzwi się uchyla po to, ażeby gdyby przypadkiem tej nocy miał Mesjasz przyjść, ażeby drzwi były otwarte i ci, którzy zasiadają do wieczerzy paschalnej, byli przygotowani. Wiemy z Ewangelii, że to Jan Chrzciciel przyszedł w duchu i w mocy Eliasza, jak to było zapowiadane w zwiastowaniu. Że na pytanie uczniów wobec Jezusa, a co z Eliaszem, Jezus jednoznacznie powiedział, Eliasz już przyszedł. Zrobili z nim to, co chcieli, to znaczy z Janem Chrzcicielem. Oddał życie za prawdę i za świadectwo wobec Jezusa. Eliasz, prorok jak ogień, niezwykle chwalony w tej niezwykłej księdze mądrości Syracha, pisanej gdzieś koło 190 roku przed Chrystusem i co jest świadectwem tego, że to oczekiwanie na proroka Eliasza musiało być bardzo żywe wtedy. Autor mądrości Syracha pisze tak: powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.
On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo. Z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisano w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim zapłonie, aby zwrócić serca ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Ufamy w to, co obiecuje i co wyznaje autor tej mądrości Seracha. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.